Szanowni widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Kanał Stanisława Michalkiewicza na YouTubie istnieje dzięki Wam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Każda aktywność jest ważna. Jeśli chcecie wesprzeć nasze działania i Stanisława Michalkiewicza, wystarczy wejść w zakładkę Wesprzyj na kanale. Numer konta bankowego do wpłat, które pozwalają nam prowadzić kanał, znajdziecie w opisie każdego filmu. Zapraszamy na stronę naszego wydawnictwa www.kapitalbook.pl i stronę pana Stanisława na Facebooku. Link w opisach filmów. Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na kapitalbook.pl. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Hubert Skierkowski. Panie Stanisławie, w chwili, w której piszę to pytanie, mamy sierpień, czyli miesiąc trzeźwości. Z tej okazji zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości osób uzależnionych wystosował apel, w którym wskazywał, jak ważna jest nota trzeźwości w życiu narodu. W apelu czytamy też następujący fragment. Konieczna jest, oprócz likwidacji reklamy, redukcja liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a rynek alkoholowy powinien być regulowany za pomocą cen i polityki fiskalnej. Jest to sprawa pilna i ważna, gdyż spożycie alkoholu dramatycznie rośnie. Proszę, aby pan jako zwolennik wolnego rynku odniósł się do tego fragmentu. Czy podziela pan stanowisko wielebnych biskupów? Czy rzeczywiście trzeźwość jest wartością, która uzasadniałaby konieczność centralnego regulowania rynku alkoholu i ograniczania jego sprzedaży? Osobiście nie mam na ten temat wyrobionego zdania. Dlatego zwracam się do pana jako naszej bezcennej krynicy mądrości. No widzę tutaj ironię w pańskim pytaniu, ale dobrze. Pozdrawiam, dziękuję bardzo za pozdrowienia. No nie zgadzam się ze stanowiskiem, nie podzielam stanowiska księży biskupów. Po pierwsze dlatego, że o ile mi wiadomo, sprzedaż alkoholu w Polsce, obrót alkoholem w Polsce jest koncesjonowany. I no i co z tego, że jest koncesjonowany? Nic się takiego nie powoduje to ani też no, polityki cenowej i fiskalnej. Podam przykład. Podam przykład, że etatystyczne tego typu pomysły są mało skuteczne. Kiedy premierem był Leszek Miller, to rząd wpadł na pomysł, zresztą nie dlatego, żeby tutaj jakieś trzeźwości wprowadzać, tylko żeby forsę pozyskać. Rząd wpadł na pomysł podwyższenia podatku akcyzowego od wódki. Co się stało? Natychmiast, no prawie natychmiast, polmosy zaczęły mieć trudności ze sprzedażą. I przestały pracować na trzy zmiany, tylko na dwie, a potem na jedną. A do Polski wlała się rzeka spirytusu z zagranicy. No przemyt się rozwijał. A dochody budżetowe z tytułu akcyzy spadły zamiast wzrosnąć zgodnie z efektem Laffera. No na szczęście Leszek Miller się tropnął, że przesadził i przywrócił poprzedni poziom akcyzy i znowu polmosy zaczęły pracować na trzy zmiany, a rzeka spirytusu owszem popłynęła, tylko że w drugą stronę. I to jest, i to powinno nas uczyć o tym, że takie operacje bywają ryzykowne, obosieczne. Drugi przykład. Pan Stefan Oleszczuk był burmistrzem Kamienia Pomorskiego i miał takie poglądy wolnorynkowe, które próbował tam wprowadzać na szczeblu gminnym. No i jako burmistrz miał, do jego kompetencji należało przydzielanie koncesji na obrót alkoholem. I powiedział sekretarce, tam podpisał koncesję, chyba 60 in blanco koncesji podpisał
I sekretarce powiedział, że każdemu, kto się zgłosi, żeby ona tam wypełniała resztę tych rubryki i przyznawała koncesję. No i ona tak robiła. Nawet posterunek policji się zgłosił. No i dostał, bo jak wszyscy, to wszyscy. Ale po miesiącu, ponieważ za tę koncesję to trzeba było tam płacić, to było nie tak, że się dostawało, a ile wódki można wypić w Kamieniu Pomorskim? No nie więcej niż jest to możliwe. Limit przewidziany z rozdzielnika wojewódzkiego opiewał, jeśli dobrze pamiętam, na 7 koncesji. Ale ten limit był trochę zaniżony, bo 50 koncesji ci szczęśliwcy w ciągu miesiąca zwrócili, no bo to obrotu nie było, a 10 się utrzymało. 10 się utrzymało, więc rynek sam to skorygował. Gdyby wszystkie te pomysły przewielebnych księży biskupów zostały wprowadzone w życie, to co by się zwiększyło? No na szczęście cukru teraz nie ma, ale owoce, śliwki, jabłka są. No więc, że tak powiem, produkcja alkoholu metodą rzemieślniczą by się rozwinęła do rozmiarów, bo dopóki tam butelka wódki kosztuje 20 zł, to się nie opłaca pędzić. Natomiast jakby kosztowała 50, a to już co innego. To już co innego. To już by się opłacało. Nawet pewien snobizm by się pewnie wytworzył taki. Więc myślę, że w warunkach wolnorynkowych też Kościół prowadził kampanię na rzecz trzeźwości. Tylko wtedy nie było takich możliwości, żeby tam państwo i tak dalej, tym bardziej, że no w zaborze rosyjskim, zresztą w austriackim podobnie, no to tam budżety państwowe były oparte na wódce i machorce, w związku z tym o jakichkolwiek redukcjach mowy nie było. Ale Kościół prowadził kampanię na rzecz trzeźwości. Jaką? Ano taką, że zakładał towarzystwa abstynencyjne. I to dało bardzo dobre rezultaty. Tam Żydzi się buntowali głównie, bo to w ich interesy uderzało. No i również trzeba powiedzieć w interesie ziemiaństwa, dlatego że ziemianie mieli plantacje tam, jak to pisze w pamiętnikach swoich Hipolit Korwin-Mileski, który był takim dużym ziemianinem na Kresach Wschodnich, tam na Litwie. No to on, głównym dochodem jego majątku to była właśnie produkcja wódki, to była gorzelnia. W związku z tym no, ziemianie też nie byli zadowoleni z tego, ale ta kampania trzeźwości przynosiła bardzo dobre rezultaty. Przynosiła bardzo dobre rezultaty, więc myślę, że gdyby przewielebni księża biskupi nie ulegali pokusie diabełka, że tak powiem, etatystycznego czy socjalistycznego, tylko troszeczkę inaczej do tego podeszli, to mogliby ten sukces powtórzyć. Ja obawiam się, że przy pomocy diabełka socjalistycznego to żadnego sukcesu nie osiągną. Pan Sejcora. Szanowny panie redaktorze, pan Cejrowski od lat twierdzi, że powinniśmy zakończyć wszelaką współpracę z Chinami i powtórzył to po raz kolejny na okoliczność powstania placówki dyplomatycznej Tajwanu na Litwie. Państwo środka znacząco się zmieniło w kilku ostatnich dekadach i dysponuje już własnymi technologiami, podczas gdy nam brakuje specjalistów, ponieważ wszyscy chcą zarządzać i w tym kierunku się kształcą, a pracować nie ma komu. Gdy dodamy do tego fakt, iż wiele istotnych produktów, jak na przykład składniki leków, powstaje wyłącznie w Chinach, to czy w ogóle możemy się pokusić o rozważenie scenariusza zerwania z Chinami jako możliwego do realizacji? Ja nie wierzę, że pan, znaczy, no nie, jak skoro pan twierdzi, że pan Cejrowski tak powiedział, czy w ogóle, że tak mówi bardzo często, to nie wypada mi zaprzeczać, ale muszę powiedzieć, że jestem zdziwiony tym. No jak można nawoływać do zakończenia wszelkiej współpracy z Chinami, kiedy Chiny są fabryką świata? No to jest nonsens.
Polska powinna rozwijać stosunki gospodarcze z każdym, kto tylko chce te stosunki z Polską nawiązać. Na handlu się państwa bogacą, a tam, gdzie nie ma handlu, to tam jest groźba wojny. W związku z tym no, nie rozumiem tego postulatu. Nie wiem, czy pan dobrze pana Cejrowskiego zrozumiał, bo pan podaje taki przykład, że placówka dyplomatyczna Tajwanu na Litwie się... Tajwan to nie są Chiny. Tajwan to nie jest Chińska Republika Ludowa. Tajwan to jest Republika Chińska. Zainstalowanie placówki Republiki Chińskiej na Litwie rzeczywiście może być irytujące dla Chińskiej Republiki Ludowej. To Chińska Republika Ludowa jest fabryką świata, więc nie bardzo rozumiem, jaki cel miał być. Zresztą to by było nawet niemożliwe z wielu powodów. Musielibyśmy chińskie komponenty kupować u innych państw i płacić im za pośrednictwo. Nie rozumiem tego zupełnie. Julian. Panie Stanisławie, czy uważa pan, że żyrowanie konfliktu na Ukrainie przez polski nierząd, konfliktu, który nie jest w interesie polskich obywateli, a w interesie USA, może być związany z roszczeniami żydowskimi? W interesie USA jest zapobiec rusyfikacji Ukraińców, przedłużaniu konfliktu, by wycieńczyć Rosję. W interesie Izraela jest utrzymywanie zasłony dymnej w postaci najbardziej medialnej wojny ostatnich 70 lat, by odciągać uwagę od przygotowań do konfrontacji izraelsko-irańskiej. Czy widzi pan możliwość, iż polski nierząd w zamian za zrzeczenie się egzekwowania tych roszczeń podjął dzisiejsze działania niekorzystne dla Polaków? Serdecznie pozdrawiam i życzę zdrowia. No, niestety muszę wykluczyć taką możliwość. Wykluczyć całkowicie taką możliwość. Rząd polski podejmuje takie, robi to, co robi, nie dlatego, żeby tu prowadził jakąś subtelną grę, tylko po prostu słucha się naszego najważniejszego sojusznika i nie ośmieli się tutaj żadnej postawy asertywnej wykazać. Gdzie by tam Żydzi zrezygnowali? No to panie drogi, panie Julianie kochany, nie ma takiej możliwości. To już prędzej by piekło zamarzło niż coś takiego. Pan Hubi Loko. Witam. Czy przewiduje pan, że ta zakochana Unia, zakichana chyba Unia Europejska się rozleci, czy jednak będzie trwać na wieki wieków? Amen. Pozdrawiam. No, ja już wielokrotnie mówiłem, że Unia Europejska będzie trwała do tej pory, dopóki Niemcom będzie się to opłacało. Jak Niemcom przestanie się opłacać utrzymywanie tego parawanu, za którym skrywają Czwartą Rzeszę, no to Unia Europejska przestanie istnieć, będzie Czwarta Rzesza i tyle. I to się może zakończyć bez żadnego tam trzasku. Po prostu Niemcy zapomną zapłacić składkę do Unii Europejskiej i ci wszyscy dygnitarze, ci wszyscy komisarze będą musieli wsiąść, spakować się, wsiąść w samoloty czy w pociągi, wrócić do domu, bo nie będą mieli czym zapłacić za hotel i restaurację. I tak się to może skończyć, więc klucz do tego jest w Niemczech, w Berlinie. Pani Mariola Nowakowska, czy Włochy zbankrutują? Jeśli tak, to jakie będzie mieć to konsekwencje dla strefy euro? Czy myśli pan, że to początek końca euro, to znaczy czy kraje strefy euro wrócą do krajowych walut? Myślę, że nie. Co to znaczy, że jakieś państwo bankrutuje? Bo mamy dobry przykład z Grecją. Otóż Grecja się znalazła na progu bankructwa kilka lat temu. Na czym to polegało? Że rząd grecki nie był w stanie wykupić własnych obligacji. Bo to, że tam rządy nie spłacają długów, to jest, to Polska jest w takiej samej sytuacji. Nikt nie mówi o bankrutowaniu. Grecja rzeczywiście znalazła się na progu bankructwa. No i co się wtedy stało? Wtedy nasza złota pani kazała całej Unii Europejskiej, wszystkim państwom Unii Europejskiej zrobić rzutkę na pożyczkę dla rządu greckiego
za którą to pożyczkę, zresztą na takich dosyć surowych warunkach, rząd grecki wykupił obligacje swoje od niemieckich i francuskich banków. To się nazywało, że ratujemy Grecję od bankructwa, a tak naprawdę ratowaliśmy niemieckie i francuskie banki, bo gdyby grecki rząd tych obligacji nie wykupił, to co by się okazało? Ano, że niemieckie banki i francuskie mają aktywa śmieciowe. No, to by gwałtownie obniżyło ranking tych banków. Więc tak naprawdę ratowaliśmy wtedy nie Grecję, tylko niemieckie i francuskie banki. Jestem przekonany, że w przypadku Włoch, nie wiem jaka jest sytuacja finansowa Włoch, ale w przypadku Włoch byłoby dokładnie tak samo. Pan Krzysztof Łuniewski. Co z Baltic Pupę? W którym z ostatnich programów wspomniał pan, że coś nie pykło i będzie kiepsko. Pozdrawiam, Łuk. No proszę państwa, pykło to, że Baltic Pipe to tak przypomina mi ta sytuacja, przypomina taką scenę ze sketchu pod tytułem Ucz się Jasiu z kabaretu Dudek, to z udziałem Jana Kobuszewskiego i Gołasa. Otóż tam w pewnym momencie Gołas, Jasio, uczeń Jasio, Kobuszewski jest właścicielem zakładu hydraulicznego, a Jasio jest tam uczniem i trzyma w ręku rurę. I pan Kobuszewski, pan właściciel pyta, Jasiu, do czego jest ta rura? Jasio się przygląda rurze i mówi, ta rura jest do niczego. No to Baltic Pipe. Baltic Pupę, jak pan pisze, na razie jest rurą do niczego. To znaczy nie dosłownie, bo tam on się nadaje do tłoczenia gazu, tylko na skutek jakichś niejasności w kontraktach z Norwegami. To pierwszy raz powziąłem podejrzenie, że coś jest niedobrze. Kiedy na wiosnę tego roku pan premier Morawiecki wystąpił z jakimś arcygłupim pomysłem, myślałem, że się łupił, czy zwariował, żeby Norwegia się podzieliła z Polską zyskami ze sprzedaży gazu i nawet wezwał Polaków, którzy tam w Norwegii pracują, żeby zaczęli molestować norweski rząd. No, to wykraczało poza granice normy w sensie medycznym. Ale no, skoro premier rządu coś takiego robi, to nasunęło mi to podejrzenia, że z tą Norwegią to coś nie jest dobrze. No i co się okazało? Że rzeczywiście nie jest dobrze. Na skutek niejasności w kontraktach z Norwegami i Duńczykami Polska będzie mogła ewentualnie korzystać z tego norweskiego gazu i duńskiego dopiero za 2 lata. A tu już mieliśmy we wrześniu to korzystać. No to widać wyraźnie, że nie jest dobrze, nie jest dobrze. A w kontekście tego, co powiedział ostatnio zastępca szefa FDP, jednej z niemieckich partii koalicyjnych, że trzeba jak najszybciej uruchomić gazociąg Nord Stream 2, no to widzimy, że w tej sytuacji nie będzie innego wyjścia. Polska miała tylko kupować rosyjski gaz od Niemiec, tłoczony poprzez gazociąg Nord Stream 2. No to tak to wygląda. Zastosy X. Dzień dobry. Czy jeśli byłby pan w sile wieku, a PiS bądź też PO po wygranych wyborach prowokowałoby Rosję, to w razie wybuchu wojny zostałby pan w ojczyźnie, by ją bronić? No jakbym był w sile wieku, to pewnie tak, bo dłużej klasztora niż przeora. Wychodzę z takiego założenia, że państwo jest wartością nadrzędną nad poszczególnymi gangami politycznymi, które aktualnie są przy władzy, bo nawet jeżeli państwo funkcjonuje tak no, nieprawidłowo, to dopóki ono jest, to zawsze możemy je naprawić. Natomiast jak już byśmy nie mieli państwa, to już nic wtedy nie będziemy w stanie naprawić. Dlatego państwo jest wartością samoistną, tak jak powiadam, niezależnie i nadrzędną nad politycznymi gangami, które aktualnie tam nim administrują. Więc zostałbym, żeby ojczyzny bronić. No,
Teraz to niewiele, już bym na niewiele bym się przydał, dlatego że no, fizycznie to już tam nie jestem taki sprawny jak kiedyś. Mam 75 lat, więc raczej bym nawet do folksturmu się nie nadawał. No ale co tam, jakby trzeba było coś tam przynieść, wynieść, pozamiatać, to pewnie jeszcze bym mógł. Także tak to by wyglądało. Pan Raf. Dzień dobry, panie Stanisławie. Czy pamięta pan swój egzamin z historii prawa polskiego i czy odbył go pan z profesorem Arturem Korobowiczem? Pozdrawiam. No nie, dlatego że za moich czasów studenckich pan doktor Artur Korobowicz nie był profesorem, tylko o ile mi wiadomo, był asystentem w Katedrze Państwa i Prawa Polskiego, a kierownikiem katedry był profesor, och Boże, no widzi pan, taki bardzo miły, bardzo kulturalny adwokat, Mazurkiewicz. Profesor Mazurkiewicz. Ja zdawałem egzamin z historii państwa i prawa polskiego właśnie u profesora Mazurkiewicza. To był taki adwokat starej daty, bardzo kulturalny, bardzo pobożny, także bardzo miły człowiek. I rzeczywiście on tam się chyba habilitował, jeżeli dobrze pamiętam, o jurydykach lubelskich pisał. Natomiast pan Artur Korobowicz był wtedy asystentem. Więc nie, egzaminu u niego nie zdawałem. Pan Tomasz Szczyrek. Witam pana. Co pan myśli o dywersyfikacji rynku gazu w Polsce? No to już powiedziałem, co myślę, że skończy się na tym ta dywersyfikacja, bo w ogóle dywersyfikacja to jest u nas pojmowana dosyć tak osobliwie, że jak kupujemy gaz w Stanach Zjednoczonych, to jest dywersyfikacja, a jak kupujemy gaz z Rosji, to nie ma dywersyfikacji. No więc to jest proste jak budowa cepa, ale użyteczne też mniej więcej w takim samym stopniu. Natomiast w wyniku splotu okoliczności, o których mówiłem tu niedawno, no to skończy się ta dywersyfikacja na tym, że będziemy kupowali rosyjski gaz od Niemców i płacili im za pośrednictwo. Drugie pytanie. Czy to nie jest tak, że ktoś powie, na przykład nie będzie cukru, wskutek czego ludzie wykupują cukier, ile tylko mogą, a i dlatego mamy jego brak, ale nie ma to nic wspólnego z rzeczywistym brakiem tego produktu. Dziękuję i pozdrawiam. No, jedno i drugie. Jedno i drugie. Panika sprzyja, że tak powiem, wykupywaniu niektórych towarów, ale dla sprawnego kupca to jest prawdziwy dar niebios. Bo jak na przykład ja bym handlował cukrem w Polsce i ktoś by krzyknął, że nie ma cukru i panika by powstała, to ja natychmiast bym wysłał, i tu ludzie zaczęliby cukier masowo wykupować, to ja bym wysłał ciężarówki jak najwięcej do wszystkich tutaj państw, które mają cukrownie i bym tyle cukru nas sprowadzał, że bym nie bałbym się, czy nie zostanę z cukrem w rezultacie, więc tutaj też trzeba było uważać. W Polsce cukru może nie być i to z wielu powodów. Otóż na przykład jest w Polsce w sprzedaży cukier francuski, ale on się nie nadaje do wszystkiego. Na przykład nie nadaje się do podkarmiania pszczół na jesień, dlatego że on ma dodatek soli. Ja to wiem, przypadkowo od pszczelarzy się dowiedziałem, że on ma dodatek soli. Więc to tutaj kiedyś były takie dowcipy, że ile cukru w cukrze jest. To tu akurat to jest całkiem takie racjonalne podejście. No i co jeszcze? Polskie cukrownie zostały w dużym stopniu wyprzedane. Na przykład w Lublinie cukrownia była wyposażona, wyremontowana, zmodernizowana, została sprzedana i co zrobił właściciel? Zamknął ją.
nowy właściciel. Chodziło o to, żeby kupować cukier właśnie gdzie indziej. No i tak to my się tutaj... To jest zresztą argument dla tych, którzy uważają, że własność powinna być państwowa. Że to jest gwarancją, że tak powiem, no to mamy właśnie guzik, prawda. Własność była państwowa i stare kiejkuty wszystko roztrwoniły. Prywatny właściciel by z czegoś takiego nie zrobił, jakby sprzedał, jakby zmodernizował cukrownię. No to po to, żeby mieć z niej korzyści, a nie po to, żeby ją sprzedać i żeby zamknąć. No to... Także no niestety w Polsce panują na ten temat osobliwe poglądy, ale to się dzieje na skutek socjalistycznej propagandy, która się sączyła za komuny i się sączy teraz. Dlaczego się sączy teraz? Dlatego, że biurokratyczne gangi, które pasożytują na polskim narodzie, właśnie z sektora publicznego uczyniły swoje żerowisko i dlatego są zainteresowane, żeby on był jak największy, żeby tam każdy ten umiłowany przywódca mógł pysk umoczyć w melasie. A w interesie obywateli jest to, żeby sektor publiczny był możliwie jak najmniejszy, bo on się rozwija kosztem sektora prywatnego. W interesie obywateli jest to, żeby sektor prywatny był jak największy. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Czy Polacy chcieli niepodległości i w jaki sposób organizowali się do wojny polsko-bolszewickiej? Czy podczas walk powstawały obozy koncentracyjne dla Żydów? Gdzie podczas Bitwy Warszawskiej był Józef Piłsudski? Oraz kto stworzył i przeprowadził nowoczesną wojnę informacyjną? Na te i inne pytania odpowiada książka Żydzi, Piłsudski, propaganda. Zakazana historia Bitwy Warszawskiej 1920. Książka dostępna na kapitalbook.pl.